Lubuskie Centrum Pulmonologii. Tradycje lecznicze w Torzymiu sięgają początku XX wieku, a dotyczyły funkcji sanatorium płucnego dla miasta Szyneberga. Tym samym Torzym należy do instytucji ruchu sanatoryjnego, które od samego początku wykorzystywały w swojej działalności korzystne uwarunkowania klimatyczne i krajobrazowe. W latach 30. poprzedniego stulecia powstał tu także garnizon wojskowy na potrzeby budowy podziemnej linii obrony, zwanej dziś Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym. Stąd charakterystyczna koszarowa zabudowa niektórych obiektów szpitala, wykorzystywanych ponownie od lat 50. przez instytucje służby zdrowia. Przez wiele lat szpital w Torzymiu funkcjonował jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Po likwidacji SPZOZ-u od 1 stycznia 2011 roku szpital w Torzymiu rozpoczął działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem samorządu województwa lubuskiego. Na bazie szpitala specjalistycznego w Torzymiu z dniem 5 kwietnia 2017 roku rozpoczyna swoje funkcjonowanie Lubuskie Centrum Pulmonologii, wiodący w województwie ośrodek leczenia chorób płuc. Misją szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w zakresie chorób układu oddechowego oraz w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, działalności opiekuńczo-leczniczej i domowego leczenia tlenem, a także świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych. Aby sprostać oczekiwaniom pacjentów i zabezpieczyć opiekę medyczną na najwyższym poziomie, podjęto starania modernizacyjne, zagospodarowując kubaturę prawie 24 tysięcy metrów sześciennych na 7712 metrach kwadratowych powierzchni całkowitej obiektu, by docelowo oddać blisko 5,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Roboty budowlane realizowane były w latach 2007-2016, a ich łączny koszt wyniósł ponad 24 miliony złotych. Prace przebiegały etapami, skupiając się w pierwszej kolejności na termomodernizacji budynków numer 2, 3, 4 oraz 23 z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, izbę przyjęć i pracownie. Potem modernizacji pracowni diagnostyki obrazowej, następnie budowie łączników budynków szpitalnych numer 2, 3 i 4, dalej przebudowie, rozbudowie i wyposażeniu obiektów Lubuskiego Centrum Pulmonologii, by finalnie w grudniu 2016 roku zakończyć całość inwestycji w zakresie rozbudowy i przebudowy obiektów, dostosowując je dla osób niepełnosprawnych. Warto wspomnieć, że wymienione inwestycje nie byłyby możliwe do zrealizowania bez udziału środków zewnętrznych. W tym zakresie skorzystano ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie prawie 3,5 miliona złotych. Dotacji województwa lubuskiego w kwocie 1,5 miliona złotych. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 381 tysięcy złotych. Nie bez znaczenia pozostaje zakup wyposażenia centrum, zrealizowany w latach 2009-2017, o łącznej wartości przekraczającej 4,5 miliona złotych. Aby sprostać oczekiwaniom pacjentów na szybszą i skuteczniejszą diagnostykę, poczyniono starania i przeprowadzono wymianę sprzętu pracowni diagnostyki obrazowej przy współudziale środków LRPO w kwocie 1,5 miliona złotych.
Tę część szpitala wyposażono w polisomnograf w roku 2016, a w roku 2017 tomograf i bodypletyzmograf. Ponadto w tym roku zakupiono i zamontowano sprzęt medyczny oraz wyposażono pomieszczenia medyczne i biurowe na łączną kwotę 754 891 zł 38 groszy. O skali przeprowadzonej inwestycji może świadczyć fakt rozebrania około 1700 m2 ścian, wywiezienia ponad 3200 ton gruzu, zużycia ponad 36 ton stali konstrukcyjnej, montażu 64 km przewodów elektrycznych, 7 km rur, 1,5 km rur medycznych instalacji gazowych, czy pomalowania ponad 24 350 m2 powierzchni ścian i sufitów. Mam nadzieję, że przeprowadzony zakres prac będzie służył pacjentom, a pracownikom stworzy dobre warunki pracy. Lubuskie Centrum Pulmonologii.